No i co, właśnie dojeżdżamy na moje ukochane łowisko. Dlaczego ukochane? Gdyż moje jeden... O, właśnie rybka wyskoczyła. Nie, chyba nie będzie widać na filmie. Zanęcimy kulkami. O, chyba widzę aktywność tam gdzieś przy brzegu samym, gdzie kosiłem. Chyba widzę aktywność amura. Też nie będzie widać. Dobra. Jeszcze troszeczkę podjedziemy. O, osty są. Trzeba będzie skosić. Już część zacząłem kosić tam z przodu. Aczkolwiek jeszcze nie wszystko. Dobra. Na razie wychodzimy. Co my tu mamy? Halibut, ochotka i truskawka. Ochotkę i truskawkę zanęcimy w to jedno miejsce, na tą wędkę, którą będziemy rzucać w tą stronę stawu. O, tu tak troszeczkę wykosiłem, żebym miał punkt orientacyjny z drugiej strony, jak rzucać. Także wieje w tą stronę i będziemy rzucać na kulkę proteinową na zestawie karpiowym pod tą stronę, więc myślę, że powinniśmy doczekać dzisiaj brania. Dobra, kulki truskawkowe lecą do wody. O, właśnie ryba się rzuciła tu gdzieś obok. Tak, pod brzegiem one chodzą. Są bardzo aktywne. Teraz ochotka. No i dobra. Jedno łowisko mamy zanęcone, a drugie tam zanęcimy tam w rogu. I tam zanęcimy kulkami halibutowymi. I będziemy łowić na halibuta tam z tamtej strony, w tym miejscu, gdzie jest wykoszone. Dobra. To jedziemy dalej. Zobaczcie, dopiero co zarzuciłem, już złowiłem pierwszą rybę lina. Około 30, może 31 cm. No, zacząłem drugą wędkę rozkładać i od razu branie. Wczoraj tu byłem, wrzuciłem puszkę kukurydzy i w ogóle nie łowiłem z wieczora. A dzisiaj rzuciłem na jedno ziarko i zacząłem drugą wędkę rozkładać i było branie. O, właśnie jest branie na tą wędkę drugą, którą dopiero co zarzuciłem. Tylko że są tam dwie kukurydzy, dwa ziarna kukurydzy. Jeżeli ryba jest mała, to może po prostu nie może dobrze wziąć. Wrzucę wszystkie ryby do siatki dzisiaj. I na końcu wam pokażę, ile ryb złowiłem. Linka może od razu zmierzę. Właśnie tak jak mówiłem, linek ma 30,5 cm. I dobra, i do siatki. Dzisiaj jesteśmy u mnie nad stawem troszeczkę później niż zazwyczaj, ponieważ około godziny 8 zawsze się zwijam, jeżeli łowię od samego rana, skoro świt, a dzisiaj jest godzina troszkę przed 7 i dopiero co się rozwinąłem. Chcę spróbować wędkowania troszeczkę w innej porze, gdyż w tamtym roku miałem branie dużego karpia o godzinie 8, więc pomyślałem, że może spróbuję po prostu połowić o innej porze dnia, tak powiedzmy od godziny 7 do godziny, nie wiem, posiedzę dzisiaj do 12, zobaczymy, co się uda złowić. Jak widzieliście, udało się złowić jednego linka i na spławiki z kukurydzą miałem już kilka brań,
Aczkolwiek jedno branie było, tylko takie konkretniejsze, to udało się złowić lina. Resztę tam jakieś podskubywanie. Możliwe, że spróbuję na którąś wędkę zmienić, założyć. O, było branie, ale jakaś drobnica bierze i muszę to wykorzystać. Może uda się złowić żywca. Zaraz zmienię na białe robaki i może uda się złowić płotkę. Także zostańcie ze mną i zapraszam do oglądania. Myślę, że powinienem wam pokazać troszeczkę ryb. Dopiero co zarzuciłem wędkę z kulką proteinową i jest tam takie miejsce, gdzie troszeczkę wykosiłem wcześniej i trawa leży na powierzchni wody i właśnie spod tej trawy uciekła duża ryba. Podejrzewam, że prawie, że jestem pewien, że był to amur, aczkolwiek nie skreślam możliwości jakiegoś drapieżnika, przykładowo szczupaka, który schował się pod zielskiem. Także dobrze rokuje, bo to znaczy, że ryby są aktywne. Są brania, zatem czekamy na te większe ryby, oczywiście na karpie. Także zapraszam. Zobaczcie, jaki piękny pospolity karaś. Same takie śliczności. Na razie do siatki, a później wam pokażemy. Zmieniłem przynętę na 5 białych robaków, gdy chciałem złowić jakąś drobnicę. Dlaczego aż 5 białych robaków? Gdyż hak mam całkiem duży. W zasadzie jakbym założył jednego, dwa białe robaki, to więcej i tak by było tego haka. Dlatego musiałem troszkę zwiększyć przynętę. No i pierwszy karaś zameldował się na wędce. Coś tak dziwnie czuję, że chyba dzisiaj się opalę. O, jest branie na wędkę z kulką proteinową. Właśnie żyłka się popuściła. O, ciągnie. Jest karp. Nie wiem, czy to będzie widać. Zatem przyszedłem troszkę bliżej.
rybka bardzo silna. Piękny karpik. Zobaczcie, jaki piękny karp. Ma bez 3 deko 4,5 kg, 64 cm. Skusił się na kulkę proteinową o smaku halibuta. Na tą wędkę, którą zarzuciłem tam właśnie w rogu. No i co? Piękna rybeńka. I wypuszczamy, niech rośnie dalej. A my łowimy dalej. Jest całkiem możliwe, że karp, który wziął w tym miejscu, tam w rogu, zebrał wszystkie kulki, które wcześniej rzuciłem, by zanęcić łowisko. Więc przejdę się tam i dorzucę troszeczkę kulek, by ponownie zanęcić łowisko, by poczekać na następną rybę. Ale zanim to zrobię, odbezpieczę kołowrotki w wędkach. O, jest branie na... Jest to. Może to za chwilę. Właśnie widziałem, było branie na drugą wędkę, na kulkę proteinową. Żyłka skakała. Aczkolwiek nie było jeszcze pociągnięcia, ale to znaczy, że właśnie karpie się kręcą. I wystarczy poczekać. No nie wiadomo jak długo na branie, ale to jest, jakby to powiedzieć, przedznak brania. Także czekamy. Dobra, nie, jednak idę. Mam nadzieję tylko, że nie będzie brania w tym czasie, kiedy pójdę. Dobra, odbezpieczam kołowrotki, żeby ryba wędki nie wciągnęła i idę dookoła donęcić kulkami. Jest jakaś ryba, zapomniałem zabezpieczyć kołowrotek. Co my tu mamy? O. Znowu karasik. Znowu pospoliciak. Dobra.
do siatki i później zaprezentujemy. Ja pierdzielę, noż. Cudowne te karasie. Ale duże porosły, noż. Niewiarygodnie. Tego też zmierzę. Zobaczcie, jaki fajny. Jeden w jeden takie. Dziewięć centymetrów. Popuszcza. Idziemy. Nie ma ryby. A nie, jest. W tą stronę przyszedł. Właśnie holuję. Oj, następnego karpia. Kurde, wszedł mi w spławik. Silne te karpie są. Żeby się nie poobijał. Zobaczcie, jest i kolejny karpik. 4 kg 10 deko, 63 cm. Ma delikatnie zdeformowaną dolną płetwę ogonową. Myślę, że to będzie wyznacznikiem, że to ten określony karp. Następnym razem, jak go złowię, będę wiedział, że to na pewno ten. Aczkolwiek przyznam, że jeszcze nigdy go nie złowiłem na stawie. Zameldował się pierwszy raz.
super, fajne te ryby, fajnie rybki rosną. Jestem bardzo zadowolony. Dobra, wypuszczamy go. Także kulka proteinowa, halibut działa. Byłem w tamtym miejscu, donęciłem i oczywiście mam już branie. Myślę, że zrobię znowu to samo. Zarzucę zestaw i pójdę znowu kilka kulek, wrzucę w łowisko. Donęcimy troszeczkę. Dosłownie 15-20 ziarek. Jest to ważny element przy łowieniu, przy takim łowieniu jak teraz, gdyż widzę, że ryby są w łowisku, aczkolwiek czasami trzeba czekać dłużej na te brania, więc warto donęcić dosłownie parę ziaren, by utrzymać te ryby w łowisku i wtedy są brania. No dobra, czas zakończyć te moje łowienie. Łowiłem dzisiaj 4 godziny. Wszystkie ryby poza dwoma karpiami, które widzieliście na filmie, wziąłem. Także czas pokazać efekt mojego dzisiejszego łowienia i oczywiście wypuścić rybki. Oto co udało mi się złowić. 6 karasi pospolitych. Bardzo piękne rybki. Wszystkie jeden w jeden 28-29 cm. Jest też płoteczka. Płoteczkę od razu wyrzucimy. Płoteczka jest troszeczkę słabszą rybą, więc nie będziemy jej uszkadzać. Także piękne karasie, jeden w jeden takie duże. Także zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania, zadawania pytań. Na pewno będę odpowiadał na różne pytania. No i cóż, piękne karaśki wracają z powrotem do wody.